Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest doktorka Aleksandra Sarna, seksuolożka, psycholożka, autorka książki, nawet dwóch, które Państwo macie tutaj na stronie psychospecki.pl. Jedna o narcyzie, druga o takim antyradnik, czyli poradnik o tym, jak stracić partnera albo go nigdy nie zyskać. A będziemy tutaj dziś w temacie, w którym pani doktorka jest bez wątpienia ekspertką, czyli pomówimy z państwem o Kasanowie, bądź też jurnym dziadzie Jarosława Kaczyńskiego, 75-letnim prawie, bo skończy 2 września, Ryszardzie Terleckim, jedynym facetem, z którym ja przynajmniej mógłbym się chyba napić piwa, jeżeli chodzi o PiS, bo tak ogólnie to całe takie towarzystwo smutne. To jest człowiek znany z tego, że miał romans z Korą Jackowską, słynną z Manamu. No niestety ostatnie jego romanse, to stwierdzilibyśmy, że to jest jakaś taka mimo wszystko chyba równia pochyła, bo wiemy, po drodze się zdarzyła Beata Mazurek, o której pisał Super Express, pokazując, jak zabrała ze sobą Ryszarda Terleckiego na zakupy bielizny, takiej bardzo koronkowej, intymnej. A oprócz tego dostaliśmy listy Barbary Nowak. Listy, które zszokowały, ponieważ pani, która miała być symbolem opoką katolicyzmu, czystości moralnej, wyznaje w sumie miłość Ryszardowi Terleckiemu. Nawet w takich, powiem tak, że nie miałem żadnych pozytywnych wrażeń związanych z panią Barbarą Nowak do czasu, kiedy przeczytania tego listu, gdzie mimo wszystko dostrzegłem człowieka zagubionego, no to, ale jednak człowieka. I no, moje pytanie jest takie. Co taki Kasanowa jak Ryszard robi w PiS? Znaczy, ja bym w ogóle była bardziej radykalna z tym spostrzeżeniem, że to jest równia pochyła, bo ja mam spostrzeżenie, że Terlecki realizuje w życiu powiedzenie, kto wybrzy za tym nie rucha. Jednak ta linia tych kobiet jasno na to wskazuje. Co taki Kasanowa robi w PiS? On prawdopodobnie nawet wierzy w to, co wyznaje, chociaż niekoniecznie przestrzega zasad, które PiS chciałby narzucić swoim, może nie członkom, ale elektoratowi. I temu Ryszardowi Terleckiemu w PiSie jest całkiem wygodnie i pomimo tego, że ostatnie wybory, w których startował, obnażyły jednak niechęć elektoratu do niego, bo wynik uzyskał fatalny, to w żaden sposób nie zaszkodziło to jego pozycji w partii. Bo to jest taki, kim jest właśnie Ryszard Terlecki? To jest, ja mam wrażenie, że to jest jedyny człowiek, który, znaczy ja mam taką wiedzę, że to jest jedyny człowiek, z którego zdaniem opinią się liczy. Kiedy wszyscy inteligentni ludzie z własnym jakimś ego, własnym światem, własnym kosmosem opuścili Jarosława Kaczyńskiego, to Ryszard Terlecki został. Znaczy, ja być może zaskoczyłam, ale Ryszard Terlecki to jest jedyna osoba, z której ja oczywiście mogę sobie robić podśmiechujki i absolutnie nie omieszkam się dzisiaj tego robić. Natomiast jest to jedyny pisowiec, którego ja jestem w stanie szanować. Ponieważ Ryszard Terlecki nie jest jakimś tam małym chujkiem. On jest wielkim chujem w starym stylu. On nie mówi, ja tego nie powiedziałem. On mówi, ja to powiedziałem i co mi zrobicie? On nie mówi, ja tak nie uważam, tylko powtarza, ja mam właśnie takie zdanie, skoczcie mi wszyscy. Natomiast być może Ryszard Terlecki jest jedynym ideowcem w PiS-ie. I to są takie cechy, które sprawiają, że potrafię tego typa szanować, chociaż nie potrafię go lubić, bo jest mi zbyt obcy światopoglądowo. My oczywiście temu Ryszardowi Terleckiemu bardzo chętnie wyciągamy hipisowską młodość i widzimy jakieś takie, czy zaczynamy się bawić w rozumienie jego rozwoju ideowego w kategoriach hipokryzji. No ale umówmy się, w młodości wszyscy wyznawaliśmy różne
poglądy, kto nie był socjalistą, ten był draniem za młodu. I jednak wyewoluowaliśmy w bardzo różnych stronach. Natomiast Ryszard Terlecki robi wszystko na pełnej pycie. Jak był hipisem, no to dzisiaj w internecie biegają zdjęcia Ryszarda Terleckiego nago i jakieś takie śmieszki, że nie został zbyt hojnie obdarzony przez naturę. Przypominam, że poziom obdarzenia ocenia się w erekcji, a to zdjęcie jest bez erekcji, więc tego typu dywagacje możemy sobie włożyć między bajki. Czy możemy się śmiać właśnie z tego, że z rozbujanego hipisa zrobił się prawicowy beton? Natomiast no, umówmy się, niektórzy z nas biegali z irokezem w młodości, a potem spokojnie włożyli ortalion i poszli pracować na żony i dzieci. Więc dlaczego akurat Ryszard Terlecki, skąd inąd cholernie inteligentny facet, miał nie zaliczyć żadnej linii rozwojowej? To, że mi się ta linia nie podoba, no to jest moja prywatna sprawa, ona mi się nie musi podobać. Ale Terlecki najwyraźniej w świecie czuje się z nią okej. Okay. Natomiast co do Barbary Nowak, ja myślę, że to, że te listy są miłosne, to jedno, no bo największa konserwa może kochać i to jest nawet wpisane w jakiś katolicyzm, który podobno jest religią miłości właśnie. Natomiast te listy są przesycone namiętnością i pożądaniem. Tu nie chodzi o tę Baśkę, która się zakochała i modli się do jakiegoś tam platonicznego obiektu, tylko tu chodzi o tą konserwatywną Baśkę, która na widok Terleckiego zdziera z siebie majty. No, to nas poruszyło, a nie sam akt kochania kogoś. Tak, to chodzi właśnie o ten szok, że pisowcy z jednej strony pouczają nas, my są moralizatorami. Ja pamiętam, usłyszałem o Ryszardzie Terleckim w roku 2003. To był rok, w którym Ryszard Terlecki postanowił zlustrować własnego ojca. I muszę Państwu powiedzieć, że to było coś szokującego, coś dla mnie wychowanego jednak w jakimś tam cieniu PRL-u. Mimo wszystko jednak było to coś, co wykracza poza normy. On pisał oczywiście, jakoś tak starał się wybielić trochę ojca, pisał, że ojciec nienawidził komunizmu, ale jednak ja miałem przed oczyma, nie byłem zresztą oryginalny, bo przeczytałem taki tekst Piotra Mildnera Nieckowskiego, pisarza, który porównał wtedy to zachowanie Pawki Morozowa, to zachowanie po prostu Ryszarda Terleckiego do złożenia donosu na własnego ojca, do zrobienia czegoś, co w jego rozumieniu, tak jak ja dzisiaj patrzę, mogło mu umożliwić wejście do PiS. On jeszcze nie wiedział, że PiS jest zły, że PiS jest skorumpowany. Zresztą ten PiS się zmieniał. Tam było kiedyś sporo przyzwoitych ludzi. Ja cały czas polecam wszystkim rozmowy i słuchanie pana Stanisława Kostrzewskiego, skarbnika PiS-u, który wysiadł na przystanku zdobycie władzy Kasa. On wyszedł w czerwcu bodajże 2015 roku, albo jakoś, albo tuż, albo niewiele wcześniej. Krótko mówiąc, było wiadomo, że PiS idzie po władzę, a mimo wszystko on odszedł. To jest pan, który chyba najbardziej znany jest z tego, że jest ojcem perfekcyjnej pani domu. Natomiast to jest też facet, który był skarbnikiem PiS-u. Ja zapamiętałem taką historię mówiącą o tym wiele o charakterach ludzi, kiedy on poręcza własnym majątkiem za kampanię PiS. To jest historia z książki, słabej książki o Jarosławie Kaczyńskim, bo kłamliwej, Michała Krzymowskiego, kłamliwej, ponieważ nie poruszającej kwestii jego homoseksualizmu, jego po prostu zacięcia na władzę, ale tam jest sporo ciekawych rzeczy. Michał Krzymowski zacytował, no musiał to wiedzieć od Kostrzewskiego, po prostu jak Jarosław zaczął się nabijać, że ja tu mam rower wtedy, bo to był rok 2000, czy mam 2001, taki do treningów, który mogą mi skonfiskować, ale ty to masz dom. Przecież jak my przegramy te wybory, przeżyniemy, to po prostu stracisz wszystko. I to jest takie szokujące zdanie, jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego. Ja
rok 2003 to jest Terlecki aspiruje do PiS-u, który ja myślę, że on czyta jako takie miejsce ludzi prawych, sprawiedliwych, autentycznie i dlatego postanawia się oczyścić i postanawia sprzedać, wyrzec się tego ojca publicznie, żeby nikt mu nie mógł wyciągać, że jest po prostu synem konfidenta. I jednocześnie jest to bardzo inteligentne zagranie, bo jeżeli sam ujawniam to, co na mnie mogą mieć, to to absolutnie przestaje być treścią, którą mogą mnie szantażować, albo która może mi przeszkodzić, bo myślę, że przy strukturze funkcjonowania Ryszarda Terleckiego to on ma naprawdę głęboko gdzieś, czy ktoś go szantażuje, czy nie. To jest absolutnie obrzydliwe, rzecz jasna. No, pewnych rzeczy przyzwoity człowiek nie robi. Natomiast trudno u Ryszarda Terleckiego dopatrzyć się takiej klasycznej przyzwoitości. No właśnie, ale ja mam do pani takie pytanie, bo to pani się tym zajmuje zawodowo, bo człowiek o tak wybujałym ego, kocich ruchach, jak to napisała pani Barbara Nowak, aczkolwiek to nie Nie jest, jest to nie. kocich, ale zobaczcie Państwo, że coś w tym jest, bo Terlecki naprawdę chodzi jak stary kocur. On ma taki ruch miękko-leniwy, więc rzeczywiście to takie porównanie jest adekwatne dosyć. No właśnie, i ja mam pytanie. Podkreślamy, i pani, i ja widzimy, że facet jest człowiekiem inteligentnym. Tu nie ma mowy o gotowaniu żaby, bo wiecie, nawet gotowana żaba w pewnym momencie orientuje się, że jest w garku, jest gorąco. Okej, jemu jest wygodnie z jednej strony, natomiast z drugiej strony jest jakąś tam twarzą. On jest też taki chamski, jak pani to powiedziała, że to jest jego zaleta, że on się nie wypiera tam, że gdzieś nazwie kogoś kretynką. A ta arogancja, którą bardzo łatwo pomylić z siłą, dla kobiet będzie seksowna, bo my gdzieś, bez względu na to, jak sobie radzimy w życiu, mamy w skrypcie kulturowym takie pragnienie bycia księżniczką, którą zaopiekuje się jakiś silny facet. I jeżeli mężczyzna jest arogancki, czyli tak naprawdę pokazuje swoją siłę, ma absolutnie nieprzeciętne IQ, no to my będziemy mdleć, no tak mamy. No to ta Beata Mazurek z tą Basią Nowak mdleje. No właśnie. No i pytanie jest teraz takie. Mamy partię pruderów, mamy partię zakłamaną, której szef gej szczuje na innych gejów. Powiem tak. Poznałem kiedyś bardzo luźno, bo w paru rozmowach telefonicznych, więc nawet trudno powiedzieć, poznałem Ludwika Dorna. Był strasznie, to był dopiero po prostu wzorzec surf arogancji. Pamiętam, kiedy w 2001 roku byłem z siebie dumny, że zdobyłem komórkę do niego, zadzwoniłem do niego, bo on był wtedy posłem i usłyszałem tylko dwa zdania, czy w zasadzie trzy, cztery może, ale chodzi o to, że to była krótka piłka pod hasłem: czy ja panu kiedyś dałem ten numer telefonu? Nie. To dlaczego pan dzwoni? I rozłączenie. No tylko, że o ile pan w takim momencie może się uśmiechnąć, docenić poziom arogancji, to my w takim momencie naprawdę mdlejemy z wrażenia, bo mamy takie przekonanie czy wrażenie, że właśnie ucieleśnienie męskości stanęło na naszej drodze. A my możemy być obrotne, my możemy być silne, my możemy być skuteczne. No ale koniec końców mamy takie atawistyczne pragnienie pod tytułem Za włosy i do jaskini. No właśnie. I teraz moje kolejne pytanie. To co? Czyli Ryszard Terlecki jest co? Hedonistą, który postanowił instalować nam dyktaturę, w której będzie sobie spokojnie po prostu dożywać bardzo wygodnie swoich ostatnich dni? Myślę, Tak że po prostu. Czy nie interesuje go już tam specjalna, no bo on już nie może mieć złudzeń co do tego. Przecież on już wie, on musi wiedzieć przy swojej inteligencji. O ile mógł nie wiedzieć w 2003 roku, to teraz wie, że ma szefa, który jest silnym gejem, który po prostu rozstawia wszystkich po kątach, cieszy go, ma swoich faworytów.
Ma to coś, co bardzo inteligentnie nazwał, nie chcąc mówić po imieniu Ludwik Dorn, mówiąc o dworze eunuchów. Myślę, że gdyby Ryszard Terlecki miał pełny obraz sytuacji, no to prawdopodobnie by się w PiS nie bawił. Natomiast, tak jak powtarzamy, Ryszard Terlecki jest cholernie inteligentnym gościem. Ma 75 lat, więc ze średniej predykowanej życia mężczyzny w Polsce, Jest martwy. no, jest już martwy, więc żyje już na kredyt. A co robi inteligentny człowiek, który żyje na kredyt? Zazwyczaj dobrze się bawi, tylko na Boga, czemu akurat z Beatą Mazurek? Batu Mazurek, Barbarą Nowak. Ja nie wiem, bo tam podobno jesteśmy, jak rozmawiałem, że jesteśmy po prostu daleko, daleko zacofani, że to są tylko te dwie historie. Pamiętajcie, szanowni państwo, są dwie historie, które przebiły się do mediów. Znaczy, Gdzie pamiętajcie, szanowni państwo, jesteśmy ocenia zero-jedynkowi? Gdzie jesteśmy zero-jedynkowi? My po prostu my omawiamy rzeczy, o których wiemy. Możemy przeczytać, bo to jest naprawdę cudowne, te fragmenty poezji, tak? panią Basią Nowak my wiemy, że pani Basia obdarza Terleckiego miłością, namiętnością, pożądaniem i tak dalej. Natomiast de facto nie wiemy, jak Terlecki na te wybuchy miłości reaguje. No nie Gdyby, byłam. ale ja przepraszam, ja to wejdę słowo, ale przecież gdyby ich nie chciał, to by ich nie było. No, my potrafimy dosyć radykalnie zabiegać o względy mężczyzny, który nam się podoba. Natomiast też nie znam faceta, którego by nie połechtało w jakiś sposób to, że jeszcze jest obiektem pożądania, nawet Barbary Nowak. Oficjalnie no, widzieliśmy Terleckiego grzebiącego w tych poronkowych gaciach w sklepie. No ale umówmy się, no nie jest to specjalna tajemnica, że koronkowe gacie są niewygodne i kłują w tyłek i my je kupujemy głównie dla waszej przyjemności. Bo przyjemnie jest coś ładnego zdjąć z tyłka albo przyjemnie jest popatrzeć na kobietę, która jest w jakiejś tam luksusowej, ekskluzywnej koronce, przyjemniej zdjąć z baby coś takiego, najlepiej zębami. Nie wiem, czy Terlecki ma zęby, bo w PiS jest tym krucho. Natomiast powtarzam, ja jednak przepracowałam parę lat na Uniwersytecie w Krakowie, o czym Państwo wiecie, bo już to mówiłam. Doskonale Państwo wiecie, że pracowałam kupę czasu w TVN-ie, ale czego Państwo nie wiecie, pracowałam z córką Ryszarda Terleckiego. Więc to, że mówimy o dwóch historiach, niejaką Marysią Terlecką, obecnie w TVP, co nie było absolutnie zaskakujące. Natomiast to, że mówimy o rzeczach, które wybiegły do mediów, no to mówimy o rzeczach, które są potwierdzone, wypłynęły, sfotografowane czy potwierdzone mailami. Natomiast skądinąd wiadomo, że pan Terlecki prowadził bardzo bujne życie towarzysko-erotyczne, również w strukturach partii PiS, i że pani Mazurek nie była jedyną koleżanką partyjną, która miała okazję poznać Terleckiego bliżej, tak na odległość paru centymetrów. To ja tylko może przeczytam teraz ten list. Ten Ludzie. list, bo to jest ten pierwszy list może, bo to tak trochę tam tutaj pokażę, jaka atmosfera jest. Barbara Nowak do Ryszarda Terleckiego. Kocham cię i to jest jedyne, co chciałabym, aby głośno i wszędzie słychać. Uwielbiam cię, to jest oczywiste, mam świadomość upływającego bezlitośnie czasu i dlatego chcę, żebyś był świadomy tego, co w moim mniemaniu jest najważniejsze. Nie chcę niedomówień, których byś nie poznał, gdyby mnie nie będzie na tym świecie. Często ostatnio zastanawiałem się nad tym, że jesteś mimo wszystko bardzo uczciwy wobec mnie, bo przecież mógłbyś wykorzystać oddaną tobie bez reszty Baśkę jako broń, bo wiesz, ja dla ciebie wszystko zrobiłabym, a nie wykorzystałeś tego. Wystarczyło dać mi niewielki pozór, lekkie kłamstwo, a ja bym była szczęśliwa i wszystko by zrobiła, co byś zechciał. Głupie, prawdziwie, typowo babskie, wiedza podstawowa z psychologii. Podłamana wyrzuceniem mnie z zasięgu twojego zainteresowania, ze zdziwieniem obserwowałem, jak kolejni włodarze Małopolski, najczęściej nie nasi,
poddawali się despotycznej, mocnej pani kurator. Nie będę ci pisać, jakie deklaracje mi składali, bo to głupie. Tym bardziej, że byli to PO-wcy, PSL-owcy, z którymi żadnego kontaktu poza oficjalnymi mieć nie chcę. To jest ciekawy temat na temat tego, jak poglądy polityczne wpływają na życie seksualne. Moja Halinka, której ufam nad wszystko, dostrzega we mnie spory potencjał. Według niej mam spore możliwości. Mimo poczucia totalnej klęski życiowej mam pewność, że wiele potrafię. Dla partii i dla ciebie, Rysiu, mogę wszelkie umiejętności oddać. To jest po prostu, to jest dla mnie piękna poezja zaangażowana. Przecież ona po prostu łączy. Bo wynikają dwie rzeczy. Po pierwsze, w jakiś szalony sposób właśnie spełniamy fantazje miłosne Barbary Nowak, panie redaktorze. Chcę, żeby słyszała cała Polska, więc teraz kolejne osoby, które jeszcze nie miały okazji, zdecydowanie usłyszą. Po drugie, no jest to list kobiety kochającej, ale też kobiety odtrąconej i w jakiś sposób żebrzącej o uwagę Terleckiego. Nie? Rysiu, ja dla ciebie wszystko. No, co Baśka Nowak może dla Rysia? Nowennę pompejską odmówić? Rysiu jest dużo bardziej ustawiony niż ona. No właśnie, to jest tak, że Ryszard po prostu miał jakiś epizod, tak, który dla niej był ważniejszy niż dla niego. Epizod, który na niej zrobił piorunujące wrażenie. Natomiast też pamiętajmy, że nam kobietom niewiele trzeba, żeby się w kimś zakochać. I my nie musimy mieć do tego nawet realnej relacji. My się łatwo zakochujemy. Jesteśmy emocjonalne, więc czasem parę zdań, parę słów, troszkę bliższa atmosfera sprawia, że wchodzimy w takie poczucie, tak, to jest mężczyzna mojego życia. Tak, to jest miłość mojego życia. To ja teraz zrobię dla niego wszystko i będę jechała z tą nowenną pompejską, dopóki Ryszard nie stanie w moich drzwiach z wielką kokardą na penisie. Bo ona o to żebrze. To jest smutne strasznie tak naprawdę, bo no, nie jestem w stanie zmusić nikogo do tego, żeby mnie kochał. Ja mogę tego bardzo chcieć. Ja mogę tego pragnąć. Natomiast nie jestem w stanie go ani zmusić, ani przekupić, ani przekonać. A ona w tej takiej desperacji, w pragnieniu bycia z człowiekiem, który w tym momencie dla niej znaczy wszystko, no strasznie się czołga przed tym Ryszardem, nie? I tak naprawdę strzela sobie, pomimo że się powołuje na podstawową wiedzę z psychologii, to tak na poziomie podstawowej wiedzy z psychologii, no to ona strasznie daje ciała, bo ja nie znam mężczyzny, czy nigdy nie widziałam mężczyzny, który lubiłby, jak jakaś nachalna, odtrącona przez niego baba zaczyna go stalkować. Mężczyźni lubią atencję kobiet, ale tych kobiet, które są dla nich atrakcyjne, a nie tych, które odtrącili. No właśnie, to jest też pytanie. Wracamy do tego. No, czyli rozumiem, że pani zdaniem po prostu nasz jurny dziad, on po prostu trafił na... Kiedy żeśmy się spotkali po raz pierwszy, pani powiedziała, że pisowcy czują się bezpiecznie po prostu w PiS-ie, znaczy pisowcy, przepraszam, geje, czują się bezpiecznie w PiS, dlatego że no, to jest środowisko, gdzie jest duże nasycenie gejów. Generalnie można liczyć na to, że jakaś randka się nie wyda, bo wszyscy są zainteresowani utrzymywaniem tej fikcji w tajemnicy. No, ja rozumiem, że Ryszard to jest po prostu ten jeden człowiek, który doszedł do wniosku, że jest po prostu zostanie jednym drapieżnikiem w stadzie, gdzie. Jestem człowiekiem znanym z tego, że moją atencją seksualną cieszą się akurat kobiety. No, znaczy tam trochę facetów heteroseksualnych jest, natomiast no żaden aż tak nie poluje, żeby pisały o nim gazety. To też jest, ja powiem tak, że poza tym, co my robimy, no to pan Ryszard jest generalnie oszczędzany, no bo no dobra, poszły te materiały, bo musiały pójść o tych listach pani Beaty, Barbary, przepraszam. Nie. Te listy świadczą o zaangażowaniu Barbary, a nie o zaangażowaniu Ryszarda.
Natomiast no, nadal pan Terlecki ma 75 lat, jest starszym panem i być może w jakiś sposób korzysta z życia. Biologia jest bezwzględna dla kobiet, bo my zaczynamy się sypać tak najpóźniej koło 50. Wy się trzymacie dosyć długo, tak, do 60. Natomiast ile Ryszardowi Terleckiemu tej erekcji zostało? On ma 75 lat, to już nawet Viagra ma problem, żeby dać radę. I to nie jest moja niechęć do Terleckiego, tylko to są prawidła biologii. No Więc dobrze. jeżeli chce coś można porządzić, a jest się człowiekiem tak niezależnym i w gruncie rzeczy tak aroganckim jak Ryszard, no to czemu nie porządzić? Ale czy pani sugeruje, że to jest jedyny człowiek, który wykorzystuje Jarosława Kaczyńskiego? Być może nie jedyny, ale na pewno jest to człowiek, który potrafi to zrobić sensownie i który paradoksalnie do struktury pisowskiej potrafi w tym zachować własną ideową niezależność. Bo ja mam, bo to jest tak, że on, no jakby to powiedzieć, sama pani powiedziała, robi fatalne wyniki, jest holowany przez hologram partii i to chyba dosłownie, to znaczy on tam po prostu, jemu naprawdę grozi, gdyby była trochę inna ordynacja wyborcza, to on by nigdy nie zdobył mandatu, ponieważ jest zbyt arogancki do tego, żeby ubiegać się po prostu o aplauz widowni. On potrafi. Zbyt arogancki, jest zbyt bezczelny, zbyt jawnie. To są te wszystkie cechy, które ja w nim głęboko cenię, żeby była jasność. Zbyt jawnie, całą swoją postawą, a czasami bardzo wprost werbalnie mówi, a ja mam w dupie, co wy o mnie myślicie. Tak trzeba żyć. Tylko nie w PiSie, błagam, nie w PiSie. Czy to jest, ja powiem szczerze, kiedyś darzyłem go większą sympatią, kiedy ten, ja tak miałem taką informację, to też może dla widzów, że kiedy były tam mocne ataki na mnie, na Tomka, oczywiście, no bo przecież my robimy to, co my robiliśmy od 3 lat, no po prostu dzień bez kopania PiSu i Kaczyńskiego jest dniem straconym. I mieliśmy informację, że jedyny Terlecki mówił, żeby po pierwsze nie deprecjonować naszego intelektu, to jest raz, tak przekazywały wiewiórki, i po drugie, że nie trzeba było tego załatwiać w taki sposób, w jaki oni próbowali sobie pozbawić po tego, czyli jakby to być jedyny człowiek, który jest w miarę przytomny na tym terenie. Jest inteligentny w odróżnieniu od większości pisowców, to jest w stanie rozpoznać inteligencję, no bo umówmy się, jakby się taki Suski, nie wiem, z Kili Skłodowską przespał, to nadal by nie zauważył, że ona ma mózg. A Terlecki jest to w stanie zdiagnozować u innych, bo sam posiada. To, że go beznadziejnie wykorzystuje, to jest inna sprawa, nie? Ale to jest moja sprawa, jak ja wykorzystuję swoje zasoby. Znaczy, ja mam wrażenie, bo tam się mówi, że jednooki wśród ślepców jest królem. Ja mam wrażenie, że jego bawi to, że wszedł do towarzystwa, w którym, bo wszyscy wiemy, no pani lepiej niż inni, ponieważ pani się zajmuje relacjami kondycji intelektualno-psychofizycznej ludzi, to już w zależności od wieku, więc ta kondycja z wiekiem spada. Profesor Sadurski, który młodość spędził jako kolega na studiach Jarosława Kaczyńskiego, twierdzi, że Jarosław intelektem nigdy nie błyszczał, a teraz jest gorzej. I to z kolei powoduje, że on mówi, iż aby sobie poprawić otoczenie, po prostu sobie dobiera coraz niżej funkcjonujących ludzi. Ja mam trochę takie pytanie, czy to nie jest tak, że po prostu Terlecki postanowił przyjść do PiSu, żeby się poczuć jako gigant? Może tak być, bo czemu nie? Oczywiście kwestia tła ma znaczenie i to wiemy wszyscy mniej więcej od czasów nastoletnich, nie? Jak idę na podryw, to idę z brzydszymi od siebie koleżankami, bo na ich tle wyglądam jeszcze lepiej. Jeżeli chcę błyszczeć intelektem, no to umówmy się, na tle Suskiego, to ja jestem Bogiem.
A ja będę bronił Marka Suskiego. On nie jest jakimś bystrzakiem genialnym, natomiast on jest na tyle inteligentny, że uznał, że demonstrowanie inteligencji na dworze Jarosława Kaczyńskiego jest szkodliwe. W związku z czym się chowa. Ja myślę, że pan trochę też się dał złapać na efekt tła i jak widzi pan pisowca, który potrafi trafić łóżką do ryja, to ma pan już poczucie, że to jest inteligentny pisowiec. To jest możliwe. Panie, ja po prostu ja go, trudno powiedzieć, że go znam, że wypiliśmy w życiu parę kaw i spędziłem z nim 6 godzin w samochodzie. 3 godziny do Rzeszowa i 3 godziny z powrotem w 2011 roku. Wiem, że on się z tego musiał potem głęboko tłumaczyć Jarosławowi Kaczyńskiemu. Natomiast to jest też taka ciekawostka. On ma ksywę, miał pies. Tutaj pozwolę sobie przeczytać fragment artykułu, który tłumaczy tą ksywę, bo żeby nasi widzowie wiedzieli, skąd się wzięła ksywa pies. Podczas jednej z interwencji milicjantów Terlecki po raz pierwszy przedstawił się jako hippis. Stąd wziął się jego pseudonim pies. Kiedy milicjant spisywał nas mozolnie, takim ołówkiem kopiowym, który trzeba było najpierw poślinić, i on pluje na ten ołówek i pyta skonfundowany, ale jak to się pisze? Hip, hip. Tu mu podpowiedzieliśmy, hip, pies. A, pies. Ucieszył się. No i tak to stąd się wzięła ksywkę pana Ryszarda Terleckiego, pies. Mam wrażenie, że to w ogóle do niego dobrze tego. Ja mam tylko, tak jak mówię, człowiek, który wyrzekł się własnego ojca, żeby zapisać się do organizacji, o której myślał chyba, że jest organizacją ludzi o czystych rękach, ale kiedy się okazało, że to jest organizacja no strasznie toksyczna, strasznie tego, to jako jedyny się dostosował do tego stopnia, że po prostu będziemy na tym okręcie balować do końca życia, tak? Jak skaczę do basenu, bo myślę, że tam jest lazurowa woda, wskoczę i okazuje się, że jestem w tonie gówna, no to mogę albo się rozpłakać, bo ojej, to nie tak miało być. Ja chciałem pływać w basenie, a nie w gównie. Albo mogę z tego gówna zacząć lepić piłki i się dobrze bawić. Terlecki lepi z gówna piłki. Właśnie, czyli ja rozumiem, my wiemy, no dobrze, bo tak zapytam, my wiemy o dwóch paniach z ostatniej dekady życia Ryszarda Terleckiego, a ile ich tam jest? Kilkanaście, kilkadziesiąt? Kilkadziesiąt, jakby tak policzyć szumną młodość, to pod kilkaset być może. Szanowni Państwo, bez wątpienia Jurny, dziad Kaczyńskiego. Ja sobie pozwolę przypomnieć. A właśnie, jeszcze ostatnie pytanie. Terlecki jest narcyzem? Bo mówię, nawiązuję do książki pani. Trudno powiedzieć, dlatego właśnie dlatego, że Terlecki jest człowiekiem inteligentnym, na pewno z jakimiś takimi nutkami wręcz psychopatycznymi. Natomiast ja mam spore wrażenie, że Terlecki sam się całkiem nieźle bawi tym, co sprzedaje mediom. Terlecki nie jest takim idiotą, żeby się dać sfotografować jak grzebie w majtach, gdyby on tej fotografii nie chciał. Natomiast pamiętajmy, że my jesteśmy ludźmi i możemy mieć najwyższe IQ na świecie, ale IQ i emocje bardzo często nie idą w parze. A starzenie się, odchodzenie w strefę cienia jest trudne dla każdego z nas, nie tylko dla kobiet, dla mężczyzn również. I taki komunikat, takie zdjęcie Terleckiego, który grzebie w tych majtach, jest takim komunikatem: jeszcze jestem mężczyzną. Jeszcze mogę powalczyć. No, niestety nie przewidział, że dalej mowa o pani Mazurek. Szanowni Państwo, a ja z kolei poinformuję, że książka Izabeli Peck, Noce z Dudą, jest na Empik Go jako audiobook. Szanowni Państwo, zaraz będzie jeszcze na paru kolejnych serwisach, ale na razie tam, tylko dla tych, którzy mają abonament audiobook. Szanowni Państwo, oczywiście tych, którzy chcą papierową wersję tradycyjną, to pod spodem. I jeszcze przypomnę, że do 24 lipca jest historia bez cenzury w sprzedaży, więc ostatnie 4 dni, szanowni Państwo, kto jeszcze nie ma, to polecam. A od kolejnego, znaczy w zasadzie nie kolejnego, bo 25 jeszcze wchodzi jeden numer, ale od numeru, szanowni Państwo, wrześniowego już będą felietony pani doktorki Aleksandry Sarny. Więc będziemy mieli jeden temat więcej do rozmowy.
Bardzo dziękuję i do zobaczenia.